Wejherowo zostało ponownie docenione na arenie ogólnopolskiej. W 16. edycji ogólnopolskiego konkursu otwartego Modernizacja roku 2011 to właśnie nasze miasto zdobyło pierwsze miejsce w kategorii tereny zielone za rewitalizację parku Aleksandra Majkowskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i rozpropagowanie takich najlepszych praktyk z zakresu budownictwa w danym roku, a taką ideą nadrzędną jest ratowanie obiektów istniejących, które tworzą dziedzictwo narodowe, czyli obiektów zabytkowych, obiektów użyteczności publicznej. I tak też się stało w przypadku tu miasta Wejherowa. Kapituła ocenia przede wszystkim sposób przeprowadzenia inwestycji, zastosowania architektoniczne, jakość materiałów wykorzystanych, jakie są funkcjonalność różnych rozwiązań, dostosowanie do osób niepełnosprawnych, czyli wiele, wiele elementów, które udało nam się spełnić, zostały bardzo wysoko ocenione. Jak zapewniają władze miasta, najbardziej cieszą się z faktu, że park zyskał nowe znaczenie. Od samego początku założeniem rewitalizacji parku było stworzenie ciekawej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców. I ten cel się udał. Docenili to nie tylko sami wejherowianie, ale także kapituła konkursu. O miano zwycięzcy rywalizowały aż 922 podmioty zgłoszone do konkursu. Z roku na rok rywalizacja jest coraz trudniejsza, gdyż coraz więcej miast, gmin zgłasza się do tego konkursu, bo jednak później nagłośnienie czy medialne, czy zainteresowanie później laureatami jest dosyć spore i to myślę, że warto w takim konkursie brać udział. Wręczenie nagrody odbyło się pod koniec sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie. W imieniu prezydenta miasta Wejherowa odebrał ją sekretarz miasta Bogusław Suwara. W poprzednich latach miasto Wejherowo również zdobyło nagrody w konkursie na modernizację roku, ale w innych kategoriach. Za najlepszą modernizację uznano m.in. ratusz, budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, nowy budynek MOPS-u oraz remont kalwarii.